spotkaniu, edycji Gotuj razem z panem Dawidem Gnatowskim i jego gośćmi. Jest, mamy to, słuchajcie. To jest ta pierwsza zupa i będzie ona licytowana. Nie, nie, będziemy licytować. No, nie będziemy licytować. Myślę, że tak, proszę państwa, cena wywoławcza 5 zł. No. 5 zł po raz pierwszy, czy jest 5 zł? 20, jest 20, 20, czy jest 25, 25. Jest 25, 25, mamy za 25 za zupę. 30, 30, 35, 35, 35, 50, jest 50. 55 po raz drugi, 55 po raz trzeci, sprzedane, dziękuję bardzo, zapraszam. No tu i tam. No. Dziękuję, gratuluję, smacznego. Ja jestem zawodowym aktorem, nie kucharzem, ale jednocześnie jakby w literaturze też usiłuję znajdować pewne takie wątki, jak to się mówi. Takie jak zemsty, które cytowałem dzisiaj w czasie naszego spotkania, kiedy mówiliśmy o używaniu przypraw czy nadużywaniu korzeni w kuchni staropolskiej, czy też wspomnienia wspaniałe, na przykład z pana Tadeusza, kiedy tam opisy są również cudownych potraw, bigosu, powiedzmy sobie, w czasie polowania, czy też, jak mówił Mickiewicz, takiej kawy jak w Polsce nie masz w żadnym kraju. Czy czujecie państwo ten zapach? O, to się pali miód właśnie, karmelizuje na patelni. Właściwie moglibyśmy jeszcze mocniej na ostrym ognie tak troszkę, żeby się ten miód, jak powiedziałem, skarmelizował, żeby zrobił taką chrupiącą skórkę. Ona zresztą potem będzie zmiękczona, bo będzie się to dusiło. Każde spotkanie ma inny cel i charakter. Gotujemy różne potrawy na cele charytatywne. Ubiegła edycja była poświęcona powodzianom, natomiast ta jest hospicjum świętego Łazarza w Nowychucie. Zaprosiły pszczółki misia. Przyjdź nam miodek do nas dzisiaj. Wiemy, bardzo lubisz miodek. Damy ci go cały spodek. Miś im podziękował czule, potem poprzewracał ule. Pszczółki nań się pogniewały, misia w nosek pokąsały. W wieku 14 lat zacząłem moją przygodę z siatkówką w Dunajcu Nowy Sącz i po 2 latach po Spartakiadzie Młodzieży Polskiej trafiłem do Hutnika Kraków. Przyszedł do nas w 80 roku jako młody, znakomicie zapowiadający się zawodnik o znakomitych warunkach fizycznych. Od razu dał się poznać jako talent. Zacząłem grę w reprezentacji Polski bardzo młodym wieku, w wieku 19 lat. Pan trener Wagner dał mi szansę debiutu na Mistrzostwach Europy i to od razu gry w pierwszym zespole, w pierwszej szóstce. Na tych mistrzostwach zdobyliśmy srebrny medal. Znakomity zawodnik. I jako siatkarz, i jako młody człowiek. Był to zawodnik wszechstronny. Nie tylko w ataku, znakomicie atakował, ale i bronił, i rozgrywał. Można powiedzieć, że chodziło się na mecze siatkówki, aby oglądać golca. Był liderem na boisku, który podpowiadał w bloku, jak się ustawić, jak trzeba skoczyć później, wcześniej, jak się ustawić w obronie. W Hutniku Kraków zespół opierał się na co najmniej 4 reprezentantach. Powiem więcej, z podstawowej szóstki, dlatego wychodząc przeciwko najlepszym zespołom Panini Modena, przykładowo myśmy się nie bali nikogo, stawaliśmy twarzą w twarz i do boju. Włosi nie wiedzieli, co się z nimi dzieje, nie wierzyli w to długo jeszcze po meczu, że przegrali ten mecz. Kibice wiwatowali, bo był to niebywały sukces. Oczywiście brakuje mi jakichś tam złotych medali na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie. Zdobyłem na tamte czasy w reprezentacji, chyba osiągnąłem to, co mogliśmy osiągnąć. Derrotó al Salamanca y Soria en la final de la Copa del Rey. Vasek Golek, que llegó con 26 años a la isla, ha sido una... Czy ja spełniłem się w lidze hiszpańskiej? No osiągnąłem tam 5 razy Mistrzostwo Hiszpanii, 2 razy zdobyliśmy wicemistrzostwo i 3 razy Puchar Króla. W ciągu 8 sezonów myślę, że nieźle.
By zapoznać się z urokami dawnego traktu sandomierskiego, nie trzeba mieć samochodu. Wystarczy wsiąść w tramwaj numer 15, który jedzie przez najstarszą część Nowej Huty, a potem przez Mogiłę do Pleszowa. Zapraszam. Piętnastka jedzie najstarszymi dzielnicami Nowej Huty. Te dzielnice były często stawiane, zanim jeszcze zatwierdzono plan urbanistyczny. Spotykamy więc tutaj typowe dla wczesnego okresu domki z dachami. Mijamy budynek numer 2 na osiedlu Młodości. To jest właśnie ten budynek, przy wznoszeniu którego pobił swój rekord murarski Piotr Ożański, słynny przodownik pracy. Na jednym z budynków na osiedlu Wilowym, budynku numer 13, jest tablica, że właśnie w tym miejscu zaczęto budować Nową Hutę. Poza terenem tych osiedli nowochódzkich zaczynają się już tereny dawnego klasztoru w Mogile. Jadąc dalej piętnastką, za klasztorem mija się teren stadionu Hutnika. Kolejno mijamy kopiec Wandy, jeden z najstarszych kurhanów w okolicy Krakowa, datowanych przez niektórych nawet na drugie tysiąclecie przed naszą erą. Następnym punktem jest osiedle robotnicze, niegdyś zwane Meksykiem. Znajdujemy się już bowiem w Pleszowie, jednej z najstarszych wiosek w okolicy Krakowa. Kiedyś przechodził tędy Tadeusz Kościuszko. Na cześć tego wydarzenia ufundowano tablicę, która niestety zniknęła. Za to przy świeżo budowanej stacji benzynowej wmurowano nową marmurową tablicę z dokładnie tą samą wiadomością, że tutaj właśnie odpoczywał Tadeusz Kościuszko. Dojeżdżamy właśnie do pętli w Pleszowie. Tutaj kończy trasę tramwaj numer 15. Stąd możemy też autobusami pojechać do dworów i pałaców znajdujących się w Nowej Hucie. Możemy pojechać do Kościelni, Gruszczy czy Branic.